Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, mordeczki, totalnie nowy skin w Stumble Guysie, który będzie za darmo. Będzie totalnie darmowy i myślę, że nikt o nim jeszcze nie słyszał, więc koniecznie oglądajcie ten film, żeby wiedzieć, jak go zdobyć. Dodatkowo porozmawiamy sobie też o tym, dlaczego część z was dostała Pixel Blue Ninja, a część nie dostała. No i będzie też wiele innych ciekawych tematów, więc oglądajcie od początku do końca. No i mordeczki, jak coś, każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to 10 groszy, nie wiem, czy to widzicie, bo w sumie słabo to widać, ale mam w ręce 10 groszy, więcej na kolejny konkurs dla was, więc im będzie więcej łapek, tym więcej będzie w kolejnym konkursie dla was do zdobycia pieniędzy. Odcinek ten zaczniemy sobie od tego, że mordeczki, już coraz mniej czasu na zbieranie bananów. Ja, jak wy to oglądacie, to pewnie mam już ich gdzieś z 8000, chociaż teraz widzicie 6800, ale ja to nagrywam wcześniej. Dzisiaj będę trochę grał i będę sobie ich trochę wbijał, więc będę miał już około 8000, no i cały czas walczę, nie poddaję się, chcę zdobyć tego Diamond Banana. Ale okej, przechodzimy teraz już do najciekawszych tematów. Ale okej, mordeczki, jeszcze zanim przejdę do tematu tego filmu, chciałbym pokazać wam coś mega mocnego, co dostałem od firmy Krux. To jest tak kozackie, że aż muszę wam to pokazać. A więc na początek wjeżdża podkładka pod myszkę w kształcie dywanu i w sumie wyglądająca jak dywan, dlatego mordeczki, już wam ją pokazuję. Co jest grane, patrzcie, jakie to jest w ogóle wielkie. Czekajcie, pudełko odłożę do tyłu i zobaczcie na nią. Jak to kozacko wygląda, mordeczki. To nie jest z takiego materiału jak dywan, tylko to jest normalnie materiał podkładkowy, jak widzicie. Ej, giga dobrze jest wykonana, naprawdę. Następnie mam coś, co bardzo chciałem mieć, czyli biała klawiaturka z pięknymi LEDami. Jest to dokładnie Neo Pro White RGB Wireless. I uwaga, uwaga, widzowie, patrzcie na to. Tak ona się prezentuje. Jest ona giga lekka i nie jest duża. Takie coś właśnie potrzebowałem. No generalnie jest to naprawdę super klawiaturka. Następnie, mordeczki, mamy myszkę Galacta. No i zobaczymy, jak ona się prezentuje. No i tak to wygląda, mordeczki. Zobaczcie, jaki ona ma w ogóle fajny kształt. Coś, co bardzo mi się podoba, to to, że jest ona lekka. Ja właśnie takiej myszki potrzebowałem. No i wjeżdżają jeszcze takie potężne słuchawy Pops RGB. O kurczę, ej, naprawdę spoko wygląd. Mają nawet mikrofonik dodatkowy. No i spoko jest też to, że one świecą i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. W sumie jedne z ładniejszych słuchawek, jakie miałem. A jeśli ktoś z was też planuje zakupić sobie jakiś sprzęcik gamingowy, to koniecznie wpadajcie na stronkę Krux. Dam wam do niej link w opisie, macie tutaj wielki wybór. No i wszystkie rzeczy są nie dość, że bardzo dobre jakościowo, no to jeszcze w bardzo dobrych i niskich cenach. Dlatego koniecznie, mordeczki, wpadajcie. W pierwszej linii opisu będziecie mieli link do stronki Krux. I jeszcze szybciutko zapomniałem wam powiedzieć, że ten sam sprzęt możecie kupić na stronie Media Expert. Aktualnie trwa tam promocja i jest minus 10% na wszystkie rzeczy od Krux. Żeby skorzystać z promocji, trzeba wpisać w koszyku ten oto kodzik, który wam się wyświetla tutaj. ME-110%. No i jak to wpiszecie, to macie taniej. Promocja trwa do 8 kwietnia. No ale dobra, ziomki, ja sobie będę zbierał bananki i przy okazji będę z wami rozmawiał, bo jest dużo ważnych spraw. Zacznijmy sobie od tego, że część osób ostatnio dostała totalnie za darmo tego oto skinka Blue Ninja. No i tak się składa, że nie każdy go dostał. Są osoby, które po prostu nie mają go na swoim koncie. Ja akurat go dostałem. Wbiłem sobie normalnie, tylko ja go nie miałem w sklepie, tak jak widzicie tutaj na ofercie. Nikt prawie go nie miał w sklepie. Tylko tego skinka dostawało się, mordeczki, jedynie wtedy, gdy po prostu wbiliście sobie w swoje skiny, zobaczyliście w ekwipunku. No tak jak ja to robię teraz, szukam sobie, wbiłem sobie w legendy, patrzę, kurde, akurat tego skina mam, on był tutaj, nie? Byłem w mega szoku, ja to na live'iku akurat sprawdziłem, bo w ogóle nic nie słyszałem, że ten skin ma wejść za darmo. Nie widziałem żadnej oferty w sklepie, że mogę go odebrać za darmo, po prostu miałem go już odebranego w skinach. No i tak ponoć było, że nie było go w sklepie do odebrania, tylko od razu w skinach jest odebrany, więc sprawdźcie sobie, czy go macie. Część osób skarżyło mi się, że go nie dostało. No więc ja nie wiem, jak to działa, mordeczki, bo niby ten skin był darmowy, ale chyba nie dla każdego. Ja normalnie go otrzymałem, dajcie znać mi w komentarzu koniecznie, czy wy go dostaliście, to postaram się przypiąć wam serducho. Chcę zobaczyć, ile osób go ma, a ile nie. No skinek fajny, jak za darmo, to kurczę, no chętnie go przygarniam, tym bardziej, że jest to legenda. Ale nie umiem wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na przykład wy go nie dostaliście, bo wydaje mi się, że każdy go powinien dostawać i bardzo mnie zdziwiło, że ktoś go na przykład na swoim koncie nie dostał. Dlatego jakby ktoś wiedział, jak to się stało, że nie wszyscy go dostali, za co się go dostawało, to dajcie znać w komentarzu, może komuś się to przyda. No ale dobra, lecimy sobie dalej i mordeczki, jak wiecie, ostatnio wszedł taki nowy, specjalny tryb, gdzie się ściga. Mieliśmy wcześniej Hot Wheelsy i teraz mamy ten taki drugi nowy tryb. No i ktoś wpadł na bardzo fajny pomysł, żeby były tam do zdobywania specjalne autka. Na przykład za zdobywanie koronek na tych mapkach wyścigowych moglibyśmy sobie odbierać troszkę lepsze, szybsze samochodziki. Zobaczcie, za 5 minut na takich mapkach dostawałoby się takiego niebieskiego, niebieski wozik po prostu, widzicie? Tak by to wyglądało. Tylko trzeba było wygrać 5 razy na specjalnych wyścigowych mapkach. Jakby się zrobiło tam na przykład kolejny etap, czyli 10 winów, to dostawałoby się jeszcze jakieś fajniejsze autko. I w sumie nawet nie musiałoby być te auta szybsze, tylko na przykład miałoby taki
specjalny wygląd i byłyby one limitowane. Moim zdaniem byłoby to fajne i to by zachęciło po prostu ludzi do grania bardziej w tym trybie. Dajcie znać, czy coś takiego byście chcieli. No i dobra, mordeczki, przejdźmy sobie teraz może do tematu związanego z darmowym skinem. Bo na pewno będą darmowe prezenty z okazji Wielkanocy, ale o tym wam jeszcze dokładniej powiem, myślę, że nawet może w kolejnym odcinku. Ale teraz przed Wielkanocą dostaniemy jeszcze najprawdopodobniej jeden dodatkowy darmowy prezent, mordeczki. I już wam od razu mogę powiedzieć, że będzie to darmowy skin, to jest potwierdzone generalnie. Będziemy mieli takiego fajnego darmowego skinka, tylko pytanie brzmi, kiedy on będzie, czy on jeszcze właśnie przed świętami będzie, czy jednak po świętach. Mi się wydaje, że przed świętami. No zobaczcie zresztą, tak się ten skinek prezentuje. Jest to totalnie zwykły skin, wygląda tak samo jak ten podstawowy skinek, z tym, że ma inną minkę, jak widzicie. Ma on taką minę z wąsem i z okularami. Nie jest to może jakieś, wiadomo, totalnie kozacki skin, ale on z tego co widzę będzie epikiem. No i w sumie jak za darmo, to chyba każdy z was z chęcią by go przygarnął, co nie? No i zobaczcie, jak tak sobie wejdziemy w tego zwykłego Mr. Stumblebota, no to rzeczywiście on się praktycznie nie różni od tego skinka, którego wam pokazywałem przed chwilą. Ale jak za darmo, tak jak mówię, warto go będzie zdobyć. I on akurat myślę, że już będzie tak totalnie w sklepie, możliwe, że gdy skończy się ta oferta tutaj, te wszystkie, one się za 4 dni gdzieś kończą mniej więcej, jak to oglądacie, to już nawet za mniej, to możliwe, że wtedy go dostaniemy za darmo do odebrania. Tak mi się wydaje, że on już będzie normalnie w sklepie do odebrania, a nie tak jak to było ze skinem Ninja. Oczywiście istnieje tam jakaś szansa, że ten skinek nie będzie za darmo, ale kurczę, jak tak na niego patrzę, to tak jak mówię, on się praktycznie nie różni od tego zwykłego skina, dlatego wydaje mi się, że raczej twórcy nie robiliby, że trzeba będzie za niego płacić, no bo nie oszukujmy się, nie jest to jakiś najpiękniejszy skinek, ale jak za darmo, to myślę, że każdy by go chętnie odebrał. I w ogóle patrzcie, jaką ostatnio mieliśmy ofertę, myślę, że dobrze ją znacie. 8000 bananów, dodatkowo nowy specjalny skinek Rain i 5000 gemów. U mnie to kosztuje 86 zł, więc ja mam to bardzo tanio, normalnie to ponad 100 zł kosztuje, ale no nie będę tyle wydawał, widzowie. Ostatnio już kupiłem ofertę z bananami, więc na razie stop, ale nie zmienia faktu, że jest to bardzo kusząca oferta. I ten specjalny skinek Rain jest naprawdę giga ciekawy, chociaż myślałem, że będzie trochę lepszy, ale w sumie kapie z niego tak śmiesznie ta woda, więc no, nie jest on zły oczywiście, aczkolwiek no ja tam wolę Diamond Banana i mam nadzieję, że w końcu mi się go uda odblokować. I mam tu jeszcze coś ciekawego dla was przygotowanego, ziomeczki. Uwaga, uwaga, patrzcie co znalazłem. Ktoś normalnie odblokował sobie diamentowego banana za diamenty z Minecrafta? Nie no, oczywiście to jest tutaj widzowie w żartach zrobione i pokazane. Taka śmieszna scenka dosyć, no bo zamienił sobie po prostu bananki na coś takiego. Diamenty z Minecrafta. Gracie sobie w Minecrafcie, kopiecie sobie diaksy i dodatkowo możecie odblokowywać diamentowego banana. Oczywiście taki szybki żarcik, który wam chciałem pokazać, ale mordeczki, jak dotrwaliście do tego momentu, to chciałbym wam się jeszcze tutaj podzielić z wami takim moim sposobem na najszybsze wbijanie bananków. Mianowicie sprawa wygląda tak, że najprościej jest po prostu grać w pierwszej rundzie i przechodzić do drugiej i w drugiej sobie szybko odpadać. Bo zazwyczaj w tej drugiej właśnie macie na przykład Honey Dropa czy coś w tym stylu. No i później już lecieć od razu z szybszą giereczką, bo zanim to dojdzie do finału i tak dalej, to bardzo dużo czasu leci. A jeszcze tak najlepiej, totalnie najlepiej, no to jest zbierać po prostu te bananki na mapce, gdzie wcześniej były monety, co nie? Tam jest ich najwięcej, no i najprościej można je zbierać. No ale ja teraz oczywiście tutaj będę walczył, żeby dojść do finału i wygrać. W sumie chyba tylko dwa razy mi się zdarzyło wygrać tą bananową gierkę, więc no muszę się troszkę bardziej postarać i trochę więcej tych winów zebrać. Ale w sumie nie będę wam pokazywał, jak gram, mordeczki, bo myślę, że to by was zanudziło, ja to jestem od newsów. I w dzisiejszym odcinku to na tyle, jeśli chodzi o newsy. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, łapce w górze i subiku po więcej. Do zobaczonka, trzymajcie się, hejo widzowie!